Gość Radia Yard. Katarzyna Kozioł, dzień dobry. W lipcu na drugą kadencję powołana została Rada Kobiet działająca przy prezydencie Białegostoku. Jedną z pań, które znalazły się w składzie tego organu doradczego, jest nasza dzisiejsza gościni Urszula Bowblej, rzeczniczka prasowa prezydenta Białegostoku i jednocześnie dyrektorka Departamentu Komunikacji Społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Urszulo, proszę powiedzieć, jak to jest z Radą Kobiet? Jakie zadania postawiłyście Panie przed sobą do końca tej kadencji? Bo to jeszcze trochę czasu. Trochę czasu jest, regularnie się spotykamy po to, by te wyzwania, zadania na bieżąco określać i je realizować. Takim tematem, który jest dosyć istotnym i głównym, na którym się skupiamy, no to kwestia zdrowia psychicznego, która związana jest chociażby z kampanią Żółta Kanapa, która powstała, została zrealizowana z inicjatywy Rady Kobiet, a którą realizuje mój departament, Departament Komunikacji Społecznej. Rada Kobiet jest swojego rodzaju organem prewencyjnym. Chodzi o to, żeby kobietom uświadomić, że mają prawo do tego, żeby o siebie zadbać. Rada Kobiet jest, myślę, lepsze określenie organem po prostu doradczym, takim, który prezentuje perspektywę kobiet na wiele spraw, które dzieją się w naszym mieście, w tym także na kwestie zdrowia czy kondycji psychicznej. My, zaczynając pracę nad tą kampanią, spotykałyśmy się z różnego rodzaju ekspertami. Tutaj ogromne podziękowania dla profesora Napoleona Waszkiewicza z Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i kieruję je również do całego jego zespołu, który to z nami spotykał się, także z całym zespołem, po to, żebyśmy my mogły spotkać się z taką perspektywą profesjonalistów, którzy z tymi wyzwaniami mierzą się na co dzień. Ogromne podziękowania dla Stowarzyszenia Klanza, dla Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Integra, które dały nam perspektywę taką psychologiczną i takiej codziennej pracy też terapeutycznej. No i okazuje się, że nie da się zrobić kampanii o kondycji psychicznej kobiet, nie mówiąc tak naprawdę o kondycji psychicznej nas wszystkich. W tej kampanii no nie jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkich problemów, tak? Bo one są jakby w wielu zakresach poza nami. To, na czym nam zależało, to na tym, żeby zacząć dyskusję w tej przestrzeni publicznej Białegostoku i aby pokazać drogę do dochodzenia do wiedzy, do tego, że mamy prawo do tego, żeby zająć się sobą. Nie musimy się poświęcać, nie musimy robić wszystkiego dla innych. Możemy zacząć od tego, żeby skupić się od swego dobrostanu, od tego, jak mi jest w życiu, z zadaniami, wyzwaniami, z którymi się mierzę, czy nie potrzebuję jakiegoś wsparcia, czy nie potrzebuję z kimś po prostu porozmawiać. I w tej naszej kampanii chodzi tak naprawdę o to, żeby zacząć o tym rozmawiać, zacząć myśleć o sobie. Jeżeli uda nam się doprowadzić do sytuacji, w której ktoś w trudnej sytuacji emocjonalnej, życiowej, chociaż o milimetr odsunie się od tego takiego utartego kursu, na jakim jest od lat, to już będzie ogromny sukces. Dlatego, że ten milimetr dzisiaj, za 2 tygodnie zmieni się w większy dystans, w jeszcze większy, a za chwilę znajdziemy się w zupełnie innym miejscu. I do tego służą rozmowy z cudownymi specjalistami. Rozmawiamy z guru, tak naprawdę, jeśli chodzi o kwestie psychologiczne, jeśli chodzi o terapię uzależnienia, współuzależnienia, z panią Ewą Wojdyłą Osiatyńską. Rozmawiamy z Natalią Turniszką, naszą białostoczanką, dziewczyną, która wywodzi się z naszego miasta, która napisała 2 fantastyczne książki, Związek na zakręcie i już po związku, gdzie mówi właśnie o trudnych relacjach, o tym, jak pracować nad związkiem, o tym, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób ocenić, oszacować, w jakim miejscu jesteśmy, jak sobie radzić z trudnościami, jak też wychodzić z trudnych relacji i jak układać sobie życie dookoła tego. Rozmawiamy z profesorem Napoleonem Waszkiewiczem, psychiatrą, i mamy nadzieję, że tą rozmową uda nam się odczarować obraz psychiatry i spowodować, że w momencie, w którym pojawi się taka potrzeba, to będzie większa chęć i gotowość do tego, żeby z takiej pomocy skorzystać. Rozmawiamy z Ewą Wierzbicką-Nosal, zresztą koleżanką z Rady Kobiet, ale też coachką, mentorką, osobą bardzo aktywną w kwestiach wspierania kobiet. Rozmawiamy z cudownymi terapeutami z Integry, czyli z Violą i Arturem Brzezińskimi,
którzy opowiadają o tym, czy w my jest miejsce na ja, jak sobie radzić z pewnymi trudnościami, a którzy są praktykami, którzy na co dzień rozmawiają z parami w trudnych, w różnych po prostu sytuacjach. I też myślę, to co jest takie budujące, jeżeli chodzi o też dobór gości do tego naszego pierwszego sezonu Żółtej Kanapy, to to, że oczywiście korzystamy z rozpoznawalności, z takiego niesamowitego internetowego zasięgu chociażby pani Ewy Wojdyło-Siateńskiej czy Natalii Tur-Niszki, ale pokazujemy, że mamy fantastycznych specjalistów tutaj na miejscu i oni są dostępni, tak? Na naszej stronie internetowej, pod stronie www.bielsa.pl/żółta-kanapa jest informator, są informacje dotyczące tego, gdzie szukać pomocy, w jaki sposób z niej można skorzystać. Tutaj też ogromny ukłon w stosunku i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, i Narodowego Funduszu Zdrowia, bo wszystkie te instytucje zaangażowały się w naszą kampanię i wspierają nas właśnie wiedzą, specjalistami, którzy z nimi współpracują. Więc myślę, że niesamowite jest to, że tak łatwo było porwać wiele instytucji do tego, żeby tym tematem zainteresować i o nim mówić. W takim razie warto by było powiedzieć, co za nami, co przed nami, jeżeli chodzi o Żółtą Kanapę. Co czeka nas w grudniu? W grudniu czeka nas spotkanie z Justyną Dąbrowską. Odbędzie się ono w auli przy ulicy Świerkowej 28. A Justyna Dąbrowska to psycholożka, psychoterapeutka, pisarka, która specjalizuje się w tematyce psychoterapii okołoporodowej. Więc tutaj to spotkanie będzie poświęcone kwestiom związanym z trudnościami psychicznymi, których doświadczają młode mamy, o konfliktach, o mierzeniu się z codziennością. Myślę też o tym, że warto zwrócić uwagę na nie, tak? I otoczyć się opieką i taką ciepłą życzliwością, bo jeżeli młode mamy, które mierzą się z wyjątkowym wyzwaniem, jakim jest odpowiadanie na potrzeby dziecka, tak? Ale też na potrzeby i oczekiwania społeczeństwa, tak? I tutaj też stąd często wynikają pewne trudności. Jeżeli one zostaną zaopiekowane, jeżeli one zostaną otoczone tą życzliwością przez nas, to im łatwiej będzie otoczyć opieką, życzliwością, bliskością swoje dzieci. I ten początek macierzyństwa nie będzie musiał być tak trudny, jak wielokrotnie po prostu jest. Więc zapraszamy na to spotkanie 12 grudnia na godzinę 17. Ale chciałabym też powiedzieć w ogóle skąd ta Żółta Kanapa. I jakby z czego wynika to, że tak fajnie ten to hasło jest podchwytywane przez wszystkich, którzy o kampanii słyszą. Żółta Kanapa oczywiście, tak, to jest mebel, na którym siedzimy podczas rozmów ze specjalistami w ramach naszego podcastu. Natomiast Żółta Kanapa to także jest, ona jest o tym, byśmy, to jest symboliczny wymiar tego określenia, tak? Symboliczny w tym sensie, że ważne jest, aby każdy z nas znalazł swoją taką wyraźnie określoną przestrzeń w czasie, w naszym życiu, kiedy zastanowimy się sami nad sobą, kiedy zadamy sobie podstawowe pytania o nasz dobrostan, o to, jak my się czujemy, czy nasze ciało nam czegoś nie podpowiada, bo myślę, że wiele z nas wielokrotnie działa na ściśniętym żołądku, na jakimś uczuciu gula w gardle, tak? I przechodzimy na tym do porządku dziennego. A to są już sygnały naszego ciała, które mówią nam o tym, że coś się dzieje, że robię coś, z czym nie do końca się zgadzam. Wielokrotnie to akurat temat, który był poruszany z panią Ewą Wojdyło-Osiateńską. Funkcjonujemy w trudnych relacjach chociażby z osobami uzależnionymi, tak? I tutaj hasło, które być może specjalistom wydaje się oczywiste i zrozumiałe, czyli współuzależnienie, pojawia się. Natomiast wiele kobiet funkcjonuje właśnie w takim współuzależnieniu w związku z osobą, która nadużywa na przykład alkoholu, tak? I trzeba to zobaczyć, żeby cokolwiek zrobić, żeby wprowadzić jakąkolwiek zmianę w naszym życiu, w jakimkolwiek zakresie, to musimy zobaczyć, jak nam z tym życiem jest, jak nam w danej relacji, w danej sytuacji się funkcjonuje, po to, żeby szukać wiedzy, żeby z niej czerpać, bo ona jest dostępna i można do niej dotrzeć, ale żeby zacząć jej szukać, musimy wiedzieć, czego szukamy.
31 fantastycznych, pełnych pasji, pełnych energii kobiet. Jakie macie plany na przyszły rok? Czy już możemy troszeczkę o nich powiedzieć? Coś już się tam klaruje w głowie? Bardzo często spotykamy się po to, by na bieżąco ustalać priorytety działania. Takim, myślę, no najbardziej dotyczącym też mojego departamentu jest kontynuacja działań w ramach żółtej kanapy. Czy one będą możliwe, to okaże się już wkrótce, dlatego że w ramach pierwszego czytania budżetu miasta na rok 2025 członkini Rady Kobiet, a jednocześnie przewodnicząca Rady Miasta Białystok Katarzyna Jamrus zgłosiła poprawkę do budżetu naszego miasta, mówiącą o przeznaczeniu 200 tysięcy złotych na kampanię w przyszłym roku. Jeżeli radni miejscy tę poprawkę przyjmą, no to mamy otwartą drogę do tego, by myśleć o zapraszaniu kolejnych gości, by ten sezon pierwszy mógł być kontynuowany sezonem drugim, być może trzecim. I na pewno będziemy o tym na bieżąco informować, bo tematów już teraz widzimy jest naprawdę mnóstwo. I też rozmawiając z różnymi osobami, które słuchają tego pierwszego sezonu, słyszę, no możecie zająć się, nie wiem, kwestią osób o narcystycznym zaburzeniu osobowości. Możemy zająć się kwestią przechodzenia menopauzy, tak? Wyzwań, które z którymi mierzą się kobiety, kiedy stają się babciami, tak? I też są pewne społeczne oczekiwania dotyczące tego, że one powinny zajmować się wnukami, że one powinny coś robić, więc jest dużo tych tematów, w których z tym powinniście będziemy chcieli się zmierzyć, po to, żeby na wszystkim było lepiej, łatwiej, po to, byśmy wiedzieli, gdzie szukać wsparcia i pomocy. Tematyka wdrukowywania kobiet w różnego rodzaju role społeczne to jest chyba temat na zupełnie osobną audycję. Dziękuję pięknie za przybycie do studia Radia JERT. Urszula Bowblej, rzeczniczka prasowa prezydenta Białegostoku i jednocześnie dyrektorka Departamentu Komunikacji Społecznej, była dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam na stronę naszej żółtej kanapy. Gość Radia JERT.